Hej Poznań, Piotr Szulc, witam serdecznie, ze mną Szymon Brodziak, witam. Witam, witajcie, dzień dobry. Bardzo cieszę się, że jesteś z nami, jesteś moim ulubionym fotografem, bardzo lubię twoje fotografie, twoje zdjęcia, no i lubię Brodziak Gallery, twoje miejsce, twoje serce jest tam i to serce obchodzi 10 lat. Pięknie powiedziałeś, że serce właśnie, a że to nie jest tylko, wiesz, miejsce, tylko biznes, tylko właśnie nawet na Facebooku mam takie określenie, miejsce pracy, serce i umysł w Brodziak Gallery. Dokładnie właśnie. Tak. 10 lat, 4 marca, godzina 20, wielkie obchody dziesięciolecia Brodziak Gallery. 21, oczywiście w Brodziak Gallery. Jakby tak jest. Czyli tak. Na Głogowskiej, w tym pięknym miejscu, gdzie piękne obiekty możemy zobaczyć. I co tam się będzie działo, powiedz mi? No będziemy celebrować 10 lat. To będzie na pewno taka podróż troszeczkę w przeszłość. Podsumujemy sobie, co się wydarzyło, skąd to się wszystko wzięło, kto przyczynił się do sukcesu galerii. No jednak można powiedzieć, że to jest sukces, że nie tylko przetrwaliśmy przez te 10 lat, ale też galeria się znacznie rozwinęła. No właśnie, no dobrze, to może cofnijmy się o te 10 lat, 10 lat temu. Co było w głowie Szymona Brodziaka, tworzącego tę galerię? Myślę, że tak przede wszystkim taka potrzeba nadania mojej twórczości drugiego życia. Każdy fotograf, który działa prężnie i robi kolejne zlecenia, edytoriale, reklamy. Już trochę tych sukcesów miałeś na swoim koncie wtedy. I zgadza to było też trochę podsumowanie tych sukcesów, tych wszystkich prac. Tak, ale każdy taki fotograf zawodowy wie o tym, że wiesz, skaczesz od zlecenia do zlecenia, od projektu do projektu i nagle mija te właśnie 5, 10, 15 lat i się zastanawiasz, kurczę, co ja zrobiłem w życiu w sumie, nie? To wszystko, wiesz, tak edytoriale szczególnie mają krótką żywotność. Pojawiają się na tydzień, na miesiąc i znikają. W necie też lawina, wiesz, kolejnych informacji, kolejnych zdjęć i tak dalej. Dlatego zależało mi na tym, żeby stworzyć galerię sztuki, żeby nadać moim fotografiom drugie życie. Żeby uwiecznić. Żeby państwo mogli się otaczać sztuką na co dzień, żeby jak gdyby my nadajemy życie sztuce poprzez naszą interpretację, naszą wrażliwość. I dlatego zacząłem właśnie oferować swoje fotografie jako limitowane dzieła sztuki, jako plakaty również dostępne dla każdego. Także misją w ogóle Brodziak Gallery jest to, żeby tworzyć czarno-białe światy i nadawać im taki charakter jak kadry z filmów, które nigdy nie powstały. Tak. Żeby wzbudzać emocje, żebyś mógł, patrząc na tą fotografię, odtworzyć własny film. Nie? I właśnie myślę, że to w jakimś to się udało. Znacznym stopniu się udało. To tak. Się udało. Ale Brodziak Gallery to też nie tylko twoja sztuka, nie tylko twoje fotografie, ale też pojawiło się tam bardzo wielu artystów ze swoimi pracami. Zgadza się. No wiesz, zaczęliśmy w ogóle jeszcze cofając się tam te 8-10 lat wstecz, zaczęliśmy, jak część poznaniaków wie, przy spocie na Dolnej Wildzie, w małym, przenośnym kontenerze. Ale bardzo fajna lokalizacja, też blisko sztuki, prawda? Tak. Że to wszystko miało sens. Przewspaniałe miejsce, energia spotu. Nadal jestem wielkim fanem tego miejsca i w tym kontenerku przy spocie zaczęliśmy funkcjonować. Jednak właśnie cały czas doskwierała brak przestrzeni nam doskwierał. Mimo to już wtedy, na przykład Mikołaja Obryckiego dzieła, malarstwo, prezentowaliśmy gościnnie, Juana José Durán z Kostaryki, Ania Brodziak, moja żona, równolegle tworzyła galerię Room Service w spocie i też wstawiała inne dzieła sztuki do naszej przestrzeni, więc już wtedy miałem taki zamysł, że chciałbym jak gdyby wnieść nową energię do galerii i też pomóc innym artystom zaprezentować się właśnie w moich progach. Tak, no i to też to są tacy artyści, którzy gdzieś tam współgrają jakby z twoją wizją sztuki i tworzenia. Z taką wrażliwością mają, tak, tak. Faktycznie po tym jak już się udało odnaleźć nowe miejsce właśnie na Głogowskiej, tak. Dzięki uprzejmości targów, mamy wspaniałą siedzibę, takie spełnienie marzeń, wiesz, 200 metrów kwadratowych. Tak.
przestrzeni do sztuki. Nie? I, zgadza się. No i też piękna sesja na stulecie targów. To też, prawda, taka fuzja. To się wszystko zbiegło z tym, prawda? I tak. No i właśnie dzięki temu mogliśmy w takiej pełnej okazałości prezentować dzieła Macieja Mańkowskiego, Piotra Marzola, Jurka Sadowskiego. Jeśli chodzi o fotografię, to Tadeusz Rolkę z Tamarą Pieńko niedawno. Tak, w zeszłym roku, tak, pamiętam. Pod koniec zeszłego roku. Piękna historia. Gościł, piękna historia. Był Noriaki. Także no, cały przekrój sztuki, właśnie nie tylko fotografii, i odkrywam w tym niesamowite pokłady właśnie inspiracji, tak, i energii, i takiej synergii twórczej nawet. No to Noriaki i twoja twórczość, prawda, też dzięki temu powstał taki wspólny projekt. Tak jest. Stworzyliśmy taki cykl Noriaki Brodziaki, gdzie właśnie Noriaki modyfikował moje fotografie na swój sposób, zupełnie miał pełną dowolność, jak to właśnie to, co kocham, właśnie to stwierdzenie, rób co chcesz. Wolność artystyczna. Tak, i wtedy to wychodzi, myślę, najlepiej. I to się spotkało z ogromnym entuzjazmem wśród kolekcjonerów, wśród każdego, kto chciałby posiadać taką sztukę w domu. I to było piękne doświadczenie. Unikalne prace. Tak. A powiedz mi taki największy highlight tych 10 lat, najważniejsze wydarzenie, moment, kamień milowy. Mm-hmm. Co to by było? No samo otwarcie galerii, wylądowanie tego kontenera. Przejście. Tak, mm-hmm. Wylądowanie kontenera w spocie. Później poszukiwania większych przestrzeni. Pewnie wiesz, że mieliśmy pop-up galery na Paderewskiego. W pięknym miejscu, to też było... Żeby się pokazać innej grupie odbiorców, tak, to też było bardzo fajne. Byliśmy w Starym Browarze przez prawie pół roku, w nowej części, też z galerią na pięknej, dużej przestrzeni. Ale myślę, że też takim highlightem na pewno była wystawa, moja wystawa w Fundacji Helmuta Newtona w Berlinie w 2015 roku. Tutaj duża inspiracja dla ciebie, Helmut Newton, jak najbardziej. Tak. Piękna też galeria w Berlinie, także miałem okazję być. Polecam każdemu. Piękne fotografie, no i można tutaj zobaczyć pewne podobieństwa pomiędzy Newtonem a Brodziakiem. Zgadza się, jest to mój wielki mistrz. Zdecydowanie tak. No i też mamy jeszcze filię w Warszawie, to też o tym warto wspomnieć, bo to nie tylko Poznań. Faktycznie, takim kamieniem milowym było stworzenie takiego siostrzanego kontenera w Warszawie, który podróżował przez Warszawę. Zaczęło się tak naprawdę na Placu Trzech Krzyży dzięki uprzejmości Sebastiana Kulczyka, który użyczył mi przestrzeni tymczasowej właśnie na taki pop-up w bardzo zacnym miejscu w Warszawie. Następnie formuła kontenerowa wkroczyła do Warszawy, a teraz od tego roku, uwaga, nowość, w ogóle zrezygnowałem z kontenera i z prezentowania w ten sposób sztuki, i też podjąłem z najbardziej prominentną galerią na pewno na rynku warszawskim, Desa Modern, która ma 3 lokalizacje, która mnie reprezentuje. Nie dalej jak 2 tygodnie temu mieliśmy wspólny wernisaż właśnie na Placu Konstytucji w Warszawie, w jej głównej galerii, i bardzo się cieszę z tej kolaboracji, bo nie jestem obarczony taką zdalną organizacją galerii, a jednak miejsce i towarzystwo innych artystów i oczywiście profesjonalizm Desa Modern też jak gdyby pomaga mi realizować moją misję nadrzędną, super, czyli dzielenia się właśnie moją twórczością, nadawania jej drugiego życia. Super, czyli Szymon Brodziak jeszcze bardziej wchodzi na warszawskie salony, tak moglibyśmy powiedzieć w pewnym sensie. No, Warszawa, świat, wiesz. Świat pewnie dalej. No, chciałem cię na koniec zapytać, czego ci życzyć na kolejne 10 lat, a może na kolejne 100 lat Brodziak Galerii, jakie dalsze plany, czy faktycznie inne miasta na przykład w Polsce? Myślę, że przyszłością galerii w ogóle jest online, że ta ekspansja internetowa, dostępność sztuki na całym świecie już teraz. Od lat wysyłamy, wiesz, do Stanów Zjednoczonych, do Ameryki Północnej, Południowej, do Afryki, do Azji. Każdy kontynent gdzieś tam jakiś Brodziak tak funkcjonuje. Ale wiesz, ale cały czas mi się wydaje, że ludzie potrzebują tego kontaktu, wiesz, fizycznego po prostu ze tak sztuką, bo to online, masz rację, no w tę stronę zmierza tak świat, ale cały czas wydaje mi się, że potrzebujemy, wiesz, otaczać się pięknem i być po prostu w takim miejscu, gdzie jesteśmy blisko sztuki. Nieustannie spotykam się z taką opinią, że jednak dużo ludzi, którzy odwiedzają nas w galerii na Głogowskiej,
mówią, tak, znałem, widziałem, już od lat obserwuję, tak, wiesz, ale jak jesteś i stoisz przed tym, mówisz sobie, jeszcze jak możesz spotkać autora, to już jak masz szczęście, to już w ogóle jest bardzo dobrze. Tak jest i tak się często zdarza. Tak się często zdarza, że wtedy sam możesz opowiedzieć o swoich fotografiach. Jak najbardziej z przyjemnością o tym opowiadam. Mój zespół, cały Brodzie Gallery Team jest... Pozdrawiamy i dziękujemy i... Powiedziałbym, że dziewczyny niekiedy nie lepiej opowiadają i jeszcze z większymi szczegółami niż ja bym to zrobił, także polecam wizytę. Super. Zupełnie niezobowiązującą, ale inspirującą. Okej, no to piękna puenta, zapraszamy do Brodzie Gallery, no i życzymy 100 lat w takim razie, 10 lat, ale można spokojnie życzyć 100 lat Brodzie Stówka Gallery. Brzmi godnie. Stówka brzmi godnie, dodajemy 1-0 w takim razie, życzymy wszystkiego dobrego. Drodzy Państwo, dziękuję. Moim gościem był Szymon Brodziak.